pierwszą czynnością, którą tutaj wykonuję, to to jest barwienie materiału, który mi daje po prostu klimat całej wystawy. Następnie albo równolegle robię szkice, w których notuję pomysły kompozycyjne, charakterystykę, zaprzyjaźniam się z bohaterami książki, charakterystykę psychologiczną. No i tutaj jest pierwszy szkic do rozmowy Piłata z Kajfaszem. Tutaj ten właśnie rysunek. Teraz tutaj jest też pierwszy szkic do pogoni, kiedy poeta bezdomny goni szatana. Tutaj cały szereg postaci Związku Literatów Moskiewskich. To tu się z nimi, prawda, zaprzyjaźniam. Tutaj też szkice do głów bohaterów. W tym czasie klaruje się koncepcja kompozycyjna, no i w dalszym ciągu charakterystyka postaci w szczegółach. Ale tutaj z takiego szkicu muszę przejść już do formatu 1:1 i myśleć nad kompozycją. No i jednocześnie tworzy mi się pomysł ustawienia po poszczególnych form, które tu występują, zamienienie ich w kolor i fakturę, no i w cały nastrój pracy. I w dalszym ciągu opracowuję twarze i charakterystykę, nastrój, miny czy charakter. No i dalej w rysunkach, szkicach opracowuję poszczególne, charakteryzuję poszczególne twarze, więc tutaj jest Nogarycz. Ponieważ powoli zbliżam się do przejścia do klasy starszaków, więc musiałem wymyśleć stosownie do wieku taką technikę, która by pozwoliła mi jeszcze się wypowiadać, a jednocześnie, żeby widz mógł zobaczyć, coś, prawda, na obrazie. I właśnie zacząłem od studiowania marbli. To się
nazywa sztuka ebru, stara turecka technika. Proszę mnie nie pouczać. Nie pierwszy raz siedzę przy stole. Spokojna głowa. Jakieś takie okresy zimne, czekaj, tylko zimny ten efekt zimowy, na przykład światełek. Tutaj trzeba znaleźć mój portret. Czekaj, gdzie ja nie widzę. Teraz jeszcze można, wiesz, tu parę takich z tych kamieniczek. To co fajne zdjęcia są tutaj. To są skrafitte na ulicy Szerokiej. A to jest ulica Grobla. Prostopadła do ulicy Szerokiej, Grobla 1. Także jak widać, pracowałem. Co? Rąbać drwa? Ja bym wolał być konduktorem w tramwaju, a to doprawdy najpodlejsze zajęcie na świecie. I niech mnie powieszą na lianie w tropikalnym lesie, jeżeli kiedykolwiek na jakimkolwiek balu grała już taka orkiestra. Osobiście ich zapraszałem. I proszę zwrócić uwagę, że ani jeden nie zachorował, ani jeden nie odmówił. To jest taka zawiesina z jakiejś rośliny, tak jak ona jest taka w wodzie rozpuszczalna i ona powoduje to, że farba układa się tylko na powierzchni tego. I to jest cała sztuka, na tym polega. Że te farby utrzymują się tylko na powierzchni, ale to może być też woda i farba olejna z terpentyną. Teraz to się zgadza. Czekaj.
podaj mi jeszcze jeden kanisterek taki mały z wodą. Może być tutaj jest trochę wody. To jest woda destylowana. Może być przygotowana. Chociaż możemy spróbować najpierw na gęstym. Zobaczymy, jakie tu będą efekty. Ale teraz ja na przykład nie wiem, jaki kolor biorę. To jest chyba jakiś turkus. Teraz sobie to to jest len akurat i on jest gruntowany alunem, bo wtedy się lepiej farba do tego przyczepia. Wszystko skończone. Odsuńcie się ode mnie na chwilę. Pozwólcie mi pożegnać ten padł. O przyjacielu mój Azazello, gdzieżeś? Nie przyszedłeś mi z pomocą w chwili nierównej walki. Opuściłeś biednego behemota. Zamieniłeś go na setkę, co prawda bardzo dobrego, koniaku. Cóż, niech moja śmierć spadnie na twoje sumienie. Zapisuję ci w testamencie mój brownik. To jest woda z mydłem, troszeczkę z tam spłynie. I to się ta farba się rozstępuje. Thank you.
Tutaj to raz, że można używać akrylu, który też się utrzymuje. Zamiast tej gumy, którą tutaj używamy, to już jest trochę takie zawodowe, to można zawiesinę wody po gotowaniu makaronu na przykład zrobić. Thank you.
trzeba te oczy tak zrobić, żeby one miały charakter jakiś taki. Tu mu dam widelec, a tu będzie na widelcu będzie ogórek. I on będzie żart na ogórek. A tu będzie kieliszek z wódką, o tutaj. Tutaj wiele nie widzę i to właśnie tutaj jest ten kłopot, ale im bardziej nie widzę, tym powinno lepiej wychodzić. Muszą, ale tak no. No. To co, to ja myślę, że wystarczy teraz tego, co?